Hej, szczęść Boże, witajcie w Zgierzu. Jestem tutaj na rekolekcjach, jak widzicie, w parafii świętego Jana Pawła II. Nie wiem, czy słyszycie, grają właśnie gdzieś w tle dzwony, bo właśnie wybił anioł pański. Także pozdrawiam Was serdecznie ze Zgierza. To już są moje drugie rekolekcje w tym adwencie. Głosiłem już do naszych mniszek w Krakowie na Gródku, a teraz tutaj rekolekcje parafialne. Zaprosił mnie ksiądz Łukasz, o którym jeszcze za chwilę dwa słowa. Także krótko mówiąc, blisko Łodzi, witajcie w Zgierzu. Jakoś tak tu ciemniej, mniej słoneczka jest, w ogóle ostatnio mało słoneczka jest, jest dość zimno. Nie wiem, czy widzicie, za mną tam koło bramki jeszcze są połacie śniegu. Tutaj stoję przy studni. No tak sobie pomyślałem, w samo południe to nagrywam, to przy studni, tam gdzie Pan Jezus spotkał Samarytankę. Tutaj widzicie w tle kościółek, nie za duży, ławki przed kościołem są. W ogóle to jest ciekawe miejsce. Zacznę może od tego, że byłem tu wiele lat temu, nie wiem, pewnie prawie 20, jak jeszcze tutaj mieszkali Salezjanie. Przez 30 lat w tej parafii mieszkali Salezjanie i z jednym z braci, Piotrkiem, kiedyś tu przyjechałem do jego brata, który był Salezjaninem i tu go odwiedziłem. Tak przez mgłę to miejsce pamiętałem. Potem tu jeszcze raz czy drugi trafiłem. Teraz, tak jak powiedziałem, zaprosił mnie tu ksiądz Łukasz, który kiedyś tam, wtedy się poznaliśmy, był duszpasterzem Piątki, czyli duszpasterstwa akademickiego w Łodzi, a teraz tutaj jest proboszczem już od 5 lat i pożyczałem od niego tutaj busa. Nie wiem, czy pamiętacie taką akcję na Strefie Wodza, pożyczanie busa. On mi właśnie pożyczył busa pielgrzymkowego łódzkiego, bo jest też dyrektorem pielgrzymki łódzkiej. I wtedy mnie namówił, żebym się zgodził na rekolekcje adwentowe w tej parafii. Ja się oczywiście zgodziłem. On przyznał mi się, że trochę tak mnie sprawdzał, czy ja biorę tylko takie duże rekolekcje w dużych kościołach, a ja biorę wszystkie rekolekcje i bardzo się cieszę też z takich małych rekolekcji, tak jak tutaj. One, to nie o to chodzi przecież, czy są duże, czy małe, tylko czy są z Panem Jezusem i wszędzie są z Panem Jezusem, więc jak tylko mam wolny termin, to się zgadzam. I właśnie się zgodziłem, miałem wolny termin, tak jak powiedziałem, prosto od dominikanek, mniszek z Krakowa, z Gródka. Przyjechałem tutaj na rekolekcję, a zaraz potem jadę do Łodzi i dalej do Wrocławia, Poznania, Radomia, skąd pewnie jeszcze hołki sobie pooglądacie. To jest ciekawe bardzo miejsce. No właśnie widzicie tę bramkę za mną. No to jest pozostałość po Salezjanach, tak się spodziewam, no bo jak to można kojarzyć Salezjanów bez piłki nożnej? Chyba raczej nie. Więc pewnie oni mieli tu przez te 30 lat różne pomysły, ale jestem absolutnie przekonany, że na pewno grali w piłkę. I właśnie w tym miejscu właśnie przeżywam swój adwent też, bo tak o tym chciałem powiedzieć najbardziej, właśnie przy tej studni, w samo południe. Bardzo potrzebuję spotkania z Panem Jezusem i też mówię o tym, bo jestem przekonany, że Wy też tego potrzebujecie, że potrzebujemy w adwencie spotkać Pana Jezusa, żeby On nam się przypomniał, żeby otworzył nam oczy, o tym tutaj trochę mówię, żeby nas uzdolnił do tej drogi, którą dla nas przygotował. Po co? No po to, żebyśmy byli tacy jak On i żebyśmy służyli. Tak teraz mi się przypomniało, trochę będzie chaotycznie, że jestem w czapce źle i tanio, ostatnio ją dostałem. To jest taka firma, którą bardzo lubię. Też lubię takie bluzy, na których jest napisane pełny półprofesjonalizm. To tak kryptoreklama malutka, nie wiem, może z powodu tego, że nagraliśmy razem tę płytę Śpi Jezu Śpi, czy no właśnie, lubimy się, bo nas od lat nagłaśniają na wielbieniach, także pozdrawiam źle i tanio, tak przy okazji,
ale z wdzięcznością, bo mi jest ciepło w uszy dzięki temu, że dostałem od Was czapkę, więc oczywiście bardzo serdecznie za nią dziękuję. I co? I mam jeszcze inną czapkę w kieszeni Juventusu, ale to może kiedyś nagram w czapce Juventusu. Też ją dostałem. Ale do czego zmierzam? Że to spotkanie adwentowe jest bardzo ważne. I to nie jest takie proste, dlatego że my się spodziewamy może właśnie odpowiedzi na wiele pytań, które jest w naszym życiu, a tą odpowiedzią, na którą czekamy, jest albo nowo narodzone, maleńkie dzieciątko, które nie mówi, albo właśnie jak czekamy na powtórne przyjście Pana, to jak On przyjdzie z całą swoją mocą i łaską i będzie koniec świata, to też wobec tego jesteśmy dość bezradni. Czy to będzie odpowiedź na moje pytania, jak coś zrobić, jak się zachować, jak żyć? No nie wiem. A jednocześnie z całą stanowczością chcę to powiedzieć, Jezus, tylko Jezus jest odpowiedzią na nasze pytania. Ale On jako osoba, jeżeli szukamy tylko odpowiedzi teoretycznych, to źle szukamy, że odpowiedzią jest osoba, nie jest jakaś taka czy inna mądrość czy prawda nawet, tylko ten, który stoi za tą mądrością i za tą prawdą. Jego samego potrzebujemy. Niespokojne jest serce człowieka, jak mówi święty Augustyn, dopóki nie spocznie w Bogu. Może to już jest truizm, słyszycie to już tysięczny raz, ja też słyszę tysięczny raz, ale bardzo mocno w tym miejscu, i tym się też chcę podzielić, wybrzmiało to zdanie z Izajasza z 55 rozdziału 8 wersetu: moje myśli nie są waszymi myślami. I tu się spowiadałem też, usłyszałem to słowo i na nowo je zrozumiałem, czy może lepiej powiedzieć, na nowo chcę je przyjąć, uznać je, zaufać temu słowu, że moje myśli nie są waszymi myślami, mówi Bóg. I ja pokornie chcę przyjąć to zdanie, że mam swoje wyobrażenia, że mam swoje plany, że mam swoje zamysły, zamiary, a jednocześnie właśnie moje myśli to nie są myśli Pana Boga, a bardziej, dużo bardziej chcę żyć według Jego myśli niż według moich myśli. I mam nadzieję, taka jest moja ścieżka, że przez głoszenie podczas Adwentu będę się zbliżał do tej prawdy. Chcę właśnie modlić się i na adoracji, i właśnie po prostu w modlitwie, w słowie szukać odpowiedzi, co to dla mnie konkretnie znaczy, że Boże myśli nie są moimi myślami, a jednocześnie to są myśli pełne miłości i takich błogosławionych zamiarów wobec mnie. I bardzo na to liczę, bardzo tego pragnę, żeby te zamysły Pana Boga, te Jego myśli spełniły się w moim życiu i żebym ja był w stanie po prostu za nimi iść, za nimi podążyć. Niczego chyba bardziej nie pragnę. I mówię to właśnie w tej parafii świętego Jana Pawła II w Zgierzu. Każde miejsce jest błogosławione, piękne, ważne, przez Pana Boga ukochane. Każdym miejscem, każdym pastwiskiem, tak jak widzicie tutaj taką łąkę za mną, chce się Pan Bóg zajmować, chce być tam pasterzem. Dlatego nie myślcie, niech nikt z Was nigdy nie myśli, że Pan Jezus chce coś pomijać, kogoś pomijać, że ktoś jest zbyt mało ważny, a to powoduje, że Pan Jezus nie chce się nim w żaden sposób zajmować. I myślę, że to przesłanie niech jakoś mocno w nas utkwi podczas tego Adwentu. Jeżeli się przyglądacie temu małemu dzieciątku, które się urodziło w Betlejem, potem wychowywało się już jako trochę starsze w Egipcie, w Nazarecie. Można powiedzieć, to nie były najbardziej wymarzone miejsca, największe, najpiękniejsze, jakie by były do pomyślenia dla Mesjasza, Króla Wszechświata. Nie. On ukochał to, co proste, ukochał to, co małe,
ukochał Zgierz, ukochał, nie wiem, Ostrowiec Świętokrzyski, każde miejsce, gdzie ktokolwiek z nas żyje, jesteśmy jego naprawdę ukochanymi dziećmi i to są jego ukochane miejsca. Więc możemy na to liczyć, że będzie chciał nam i tym miejscom błogosławić i się tym zajmować. Może jeszcze jedna myśl taka, która mnie poruszyła. Zaczęliśmy od Ewangelii o dwóch ślepcach. I pierwszy raz tak pomyślałem, że to nawrócenie nie dotyczy tylko i wyłącznie mnie osobiście, ale może takie nawrócenie adwentowe dotyczyć też mojej wspólnoty. Że Bóg chce dotknąć oczu nie tylko moich osobiście, ale też oczu mojej wspólnoty. Czy to będzie parafia, czy to będzie, nie wiem, kościół domowy, czy jakakolwiek inna wspólnota. Jezus chce uzdrawiać nas nie tylko indywidualnie, ale też wspólnotowo, żebyśmy i indywidualnie przejrzeli, ale też żebyśmy jako wspólnoty też przejrzeli, w którym miejscu jesteśmy, do czego Pan Jezus nas zaprasza, w czym nas umacnia i dokąd chce nas posyłać. Słuchajmy Słowa Bożego w tym Adwencie. Błogosławmy te miejsca, z których jesteśmy, czy w których jesteśmy. I oczekujmy przyjścia Pana, tak jak On chce do nas przychodzić. Serdecznie Was pozdrawiam ze Zgierza, z parafii Świętego Jana Pawła II. Wszystkim błogosławię, parafianom w pierwszej kolejności w tym miejscu, ale też wszystkim Wam, którzy to oglądacie. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!